Zobaczymy, jak nas samochód wita po tym, jak otworzymy drzwi. Co się nam wyświetli? Podobnie jak w talizmanie, mamy krótki chimes i pojawia nam się zegar tutaj, logo Iniziale Pari Renault. Odpalamy silnik w garażu. Silnik jest zimny. Słuchaj, że jest cicho. Jak na zimnego diesla, słuchajcie. Zimny diesel. U mnie nie ma lipy. 44 decybele. Jest w porządku. Tutaj nie można narzekać. Nie wiem, czy coś będzie teraz widać, ale mam nadzieję, że zobaczycie. Chodzi mi o podświetlenie tutaj bagażnika. Mamy jedną... Z każdej strony mamy rząd trzech lampek białych, tam z przodu też, tu w środku i tu z tyłu. Po obu stronach oczywiście. Tutaj wisi pas, bo przed chwilą był używany. I wszędzie mamy te pochodnie, które w zależności od wybranego koloru, tam właśnie w tym ambientowym oświetleniu, będą świeciły tym kolorem. Tu jeszcze oczywiście mamy podświetlenie bagażnika i tutaj też na klapie podświetlenie bagażnika. Tutaj naprawdę nie jest ciemno, co widać po mojej ręce, jest nieźle. Jeszcze włączyłem światło tutaj, takie nieduże światło, ale zawsze to może lepiej aparat wyłapie ten klimat. Bo to mniej więcej jest to, co widzimy teraz gołym okiem, ponieważ aparat nie łapie tyle światła, co ludzkie oko, to pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda z dodatkowym oświetleniem. Ruszamy w nocną trasę. Jeszcze może tylko pokażę Wam, jak kabina się prezentuje w takim układzie. Tu mamy bardzo przyjemne podświetlenie. Nie znam się na kolorach, ale to mi wygląda na jakiś zalatujący różem. Zobaczmy, ile te czujniki, jak tak podjechałem blisko. No. Miejsca za dużo nie zostawiłem. Tak się ładnie tu prezentuje. Możemy sobie oczywiście te kolory zmienić. Tutaj mamy taki kolor teraz. Przyjemny i te... Widzicie, te pochodnie też się zmieniają. Jak sobie damy czerwony, to teraz na czerwony się zmienia, teraz na bardzo taki mocny niebieski. Tutaj oczywiście te LEDy z tyłu bardzo ładnie nam podświetlają. No, pod względem podświetlenia jest bardzo porządnie. Wszystko super. Jeszcze co tu mamy? Jeszcze mamy właśnie ten różowawy taki kolorek. I chyba zielony. No, wszędzie te LEDy się zmieniają. No dobra, to tyle, jeśli chodzi o LEDy. Dobrze, że to nie jest stary diesel, bo już bym tu chyba umarł ze smrodu i zatrułbym się. Samochód jest nawet skrętny, więc nie ma problemu. I to niebieskie odcięcie, co będzie wyraźnie widać, jak będziemy dalej jechać po ciemku. To ruszamy. Zresetowałem sobie właśnie teraz zużycie paliwa i wszystkie dane, a tu mamy światła, ruszamy w trasę. Z hadem na płytce. LEDy. No to możecie sami ocenić, jak one świecą. Są wyżej umiejscowione niż w talizmanie.
Szału nie ma, ale oświetlają poprawnie. Zobaczymy, jak sobie będą radziły dalej na trasie. Sprawdzimy ich zasięg. Tu jest nie najgorzej. Drogowe i mijania. Światła dają radę, drogowe i mijania. Nie są oczywiście skrętne, są to statyczne LEDy. Niebieskie obwódki jakoś tutaj nie widać teraz specjalnie, więc nie przeszkadza. Bardzo przyjemny cruiser dla rodzinki. Przyjemny, ale nawet w zawieszeniu sportowym nie mamy sztywności sportowej. Jest to nadal komfort. Mimo 19-calowych felg. Balonik jest też całkiem przyjemny, więc 19-calowa felga, ale opona, profil, szerokość jest bardziej komfortowa niż sportowa. No i możecie posłuchać, jak teraz jest przy około 80 na godzinę. Chyba ładnie, nie? Tu mamy decybelometr, też możemy sobie zobaczyć. Około 60 niby pokazuje decybeli, ale na ucho jest bardzo, bardzo komfortowo. Jestem w trybie personalnym, sobie ustawiłem tam większość w sport, układ kierowniczy w sport, średnie zużycie odkąd ruszyliśmy 7 litrów, zasięg chyba nie jest imponujący, bo mam jedną kreskę, ciśnienie w kołach prawidłowe, 2,2 wszędzie, zasięg 140 szacuję, no to ładnie jak na jedną kreseczkę tutaj, narzekać nie można. Zaraz zobaczymy, jak będzie z wyciszeniem w nocy bez samochodów. Sprawdzimy sobie wyciszenie, podsuwitka jest zasłonięta, tak żeby wynik był możliwie najlepszy, chociaż dużej różnicy nie robi, 100 na godzinę wyciszenie. Rozpędzimy się teraz do 120. Mamy 120. Teraz pojedziemy 140. Akustyka jest przyjemna, nie ma żadnych szumów ze słupków, a tutaj nieprzyjemnych, jakichś dziwnych odgłosów. Teraz zasłoniętą pod sufitką, takie dosyć dziwne uczucie jest, bo cały czas miałem okno.
No ale zobaczymy, otworzymy sobie i sprawdzimy, czy to coś zmieni. Na ucho wam powiem. No minimalnie tak, minimalnie teraz słyszę, ale to są nieduże różnice. To jest naprawdę malutka różnica względem tego, co miałem w tych samochodach typu Audi A4 B9 i Peugeotie 508 RXH, także tu Francuzi się bardzo postarali, a to jest największa szyba nad głową, jaką miałem w samochodzie. Zdecydowanie najdłuższa i najszersza. Także przy tej prędkości 120 i takie są ładnie. Ja zresztą mogę sobie z ciekawości sprawdzić teraz. Zobaczymy, czy tu coś będzie widać, to wam powiem. No jest około 66 przy 120, 65-66, więc jest dobrze, jest naprawdę ładnie. No i wjechałem w kompletnie ciemną drogę. Teraz mogę wam pokazać światła drogowe i mijania. I tu mamy światła drogowe teraz w trybie automatycznym. Czyli włączyłem ten przekaźnik, świateł dałem od siebie, popchnąłem w stronę deski, tak jak to zawsze się robi. Jest lekka mgła, więc powinno być dobrze widać, jak te światła świecą. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Same mijania i drogowy w trybie automatycznym, które zaraz powinny się uaktywnić. Jeszcze się nie uaktywniły. Sobie zrobimy nawrotkę. No już się włączyły. Widzicie, jak we mgle. Króliczy przybieg. Aha. Nie wiem, czy widzieliście. Śmiesznie. I drogowe, jeszcze raz, nie mijania. No we mgle można docenić światła i ich moc. Też fajnie chyba się zarejestrują dzięki warunkom atmosferycznym.